Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Sprawiedliwość należy rozumieć jako prawość, jako dostosowanie się do zamiarów Boga. Być sprawiedliwym to odczuwać w swoim sercu i chcieć tego, co Bóg odczuwa i chce w swoim sercu. Jezus zarzucał faryzeuszom rozszerzanie prawa, co czyniło je trudnym do udźwignięcia jako zbyt ciężkie jarzmo. Zobaczmy, kiedy my nie możemy czasami jakby poradzić sobie z Bożymi przykazaniami. To może w tym być nasza własna interpretacja. My niekiedy sobie tak wyobrażamy Boże przykazania, że one nie są możliwe do przeżywania, do poniesienia. Bo tam, gdzie rozumiemy Boże prawo, Jego wskazania, tak jak On chce, wtedy poniesienie jest proste. Jarzmo moje jest lekkie, mówi Chrystus. On nie przyszedł na ziemię po to, aby jarzmo zniszczyć, lecz aby wziąć je na siebie i oddać człowiekowi przemienione. To jarzmo, którym jest mowa, wskazuje na prawo, które jest ciężkie do wypełnienia, kiedy człowiek usiłuje je nieść sam. Ale zobaczmy, my wszystko możemy z Bogiem, w Bogu. Wszystko możemy wtedy, kiedy czynimy to dla Boga, nie ze względu na samego siebie, na własną chwałę. My stajemy się sprawiedliwi przez ból serca. Często przez dobrze przeżytą, doznaną krzywdę, przez właściwie przeżywane upokorzenie. Jeśli poznajemy wyciągniętą i błogosławiącą nas rękę Pana, przeżywanie niesprawiedliwości jest drogą umożliwiającą spotkanie z Bogiem, który uwalnia nas od pragnienia zemsty, złorzeczenia albo nienawiści. Okazuje się, że człowieka wierzącego wszystko może prowadzić do radości, również doświadczanie niesprawiedliwości, jeśli stanie się ono miejscem spotkania i przyjmowania miłości Pana. W doświadczanej niesprawiedliwości powinniśmy dążyć do spotkania Jezusa. I w tej niesprawiedliwości co trzeba czynić? Przyjmować miłość Jego. To jest siła. To jest metoda właściwego rozwiązania tego, jak jesteśmy traktowani. Bez miłości Jezusa pozwalamy się zniewolić namiętnościom, jakie potrafi obudzić w sercu niesprawiedliwość innych. W ludzkim postępowaniu ogromną rolę odgrywają myśli i uczucia. Człowiek, który tylko
zewnętrznie stara się realizować przykazania Boże, lecz w sercu swoim pielęgnuje uczucia gniewu i rozgoryczenia, nie jest sprawiedliwym. Jego serce nie jest wypełnione miłością Boga. Jeżeli cokolwiek czynimy na zewnątrz, powinniśmy to czynić wewnętrznie. To, co czynimy wewnętrznie z przekonaniem, co jest dobre i szlachetne, prędzej czy później ujawni się w naszym postępowaniu również na zewnątrz. Faryzeusze i uczeni w piśmie wypełniali przepisy prawa zewnętrznie. Uczeń Jezusa powinien pójść dalej, zachowując je całym sercem, całym umysłem i całą swoją wolą, czyli wewnętrznie. Aby tak się stało, potrzebne jest oczyszczenie serca z gniewu i złości. Zobaczmy, że my nie jesteśmy w stanie realizować tego, co mówi Bóg, jeśli w naszym sercu jest gniew, złość, zazdrość, zawiść, chęć zemsty, czyli te namiętności klasyczne. Może się to dokonać wtedy, gdy doprowadzimy do pokoju z naszym przeciwnikiem, który w nas mieszka. Uwolnić się od namiętności, które nas wyniszczają. Jeśli się nie pogodzimy z przeciwnikiem, który nas oskarża w naszym wnętrzu, możemy dojść do postawy niekończących się samooskarżeń, obaw, ale też i oskarżeń osób, z którymi żyjemy. Jak jesteśmy nieuporządkowani wewnętrznie, to my bardzo często oskarżamy i sądzimy innych. Niejednokrotnie każde spotkanie niektórych osób rozpoczyna się od plotek, od oszczerstw, od obwiniania innych. I taka sytuacja staje się więzieniem nie do zniesienia dla kogoś, kto nie chciał się pogodzić z tym, że popełnił określone zło, że coś mu w życiu nie wyszło. Spotykamy wielu ludzi uwięzionych wewnętrznie, mówiących nieustannie o własnych winach, przepraszających za to, że żyją. Czy ja również znajduję się we wspólnocie tak opisanych osób?